No więc to będzie podstawa naszej latarni. A tak to będzie wyglądało. Jest troszeczkę większa niż tamta. A no i mam nadzieję, że fajnie to będzie wyglądało. Tutaj muszę położyć drewienka. To od razu sobie położę ze dwa. Tak, tutaj położymy schodki. Tutaj postawimy drzwi. A no i tutaj zrobimy pierwszą kondygnację. Nie wiem, czy nie przesadziłem z wielkością, ale to się dopiero okaże, więc zobaczmy, jak to wyjdzie. Taka fajna sztuczka na przyszłość, jak będziecie budować i będziecie musieli lecieć poziomami. Społóżcie sobie kamyczek na każdym końcu i później po prostu cofając się, kładźcie, trzymając prawy przycisk myszy. To szybciej wam kładzie, a macie też pewność, że nie spadniecie. To tak w ramach ciekawostek, to jest chyba jedna z niewielu rzeczy o Minecrafcie, którą się nauczyłem sam, nie oglądając żadnych filmików na YouTubie. Dobra, jedziemy dalej. Witam z powrotem. Trochę czasu minęło od ostatniego update'a, a wiem, że ten filmik jest trochę rwany, ale myślę, że to też wam pokaże, ile to mniej więcej pracy zajmuje. A w tej chwili to wygląda tak. No może wam pokażę z bliska, to co? To przejdźmy się tam. Tutaj, jak już mówiłem, postawię schodki, tutaj macie te pylonki. A tutaj jeszcze ciągle nie zrobiłem wnętrza, tutaj będą schody, jakieś skrzynki może, nie wiem, co tutaj dam jeszcze. W każdym bądź razie, albo biurko jakieś, czy coś, no nie wiem, w każdym bądź razie. A na razie to tak wygląda. Mówię, że jeszcze nie zrobiłem schodów, na razie to jest wszystko jeszcze surowy stan od środka. Środek jest na sam koniec dla mnie, najważniejsze jest, żeby zbudować to. No i tutaj myślę, że jest całkiem fajnie, bo tutaj macie te glowstone'y, w nocy to będzie ładnie świeciło. Tutaj macie te pylony z boków. A i tutaj na razie mamy wejście, no widzicie, to jest wszystko już bardzo surowy stan. Tutaj macie wejście do właściwej latarni. Myślę, że jest trochę za wąska. Tak, poszerzę ją o dwa klocki. Dobra, zrobiłem kolejną kondygnację. Jak widzicie, troszeczkę poszerzyłem to. Także tutaj mam trzy kratki odstępu. Natomiast z tej strony mam tylko jedną. A i tak uważam, że jest to całkiem fajne. A tutaj jeszcze pode mną, tutaj w kondygnacji oczywiście jest niefunkcjonalna w żaden sposób. Schodów nie ma. Będę musiał zrobić schody tak samo, jak zrobiłem tutaj. Schody będą wychodziły. Myślę, że tutaj po prostu. O, już wiem, co zrobię. Zaraz wam pokażę, co chcę zrobić. Podobnie jak tam są te pylony. Tutaj chcę zrobić coś takiego. Nie tak? Bardzo się boję, że spadnę. A jeżeli spadnę, to stracę wszystkie materiały, które tutaj mam. Także bardzo, bardzo mocno wciskam klawisz Shift i staram się robić to jak najostrożniej. Znowu mi nie wyszło. Okej, okay, tutaj postawimy po koblu. I na tych rogach tak samo postawimy po jednym tym netherraku. I tutaj już zaczniemy stąd budować już tą najwęższą część wieży, która będzie się składała na 4x4, a ściany, a w środku będzie tylko taki mały kwadracik miejsca, w którym zbudujemy sobie drabinkę na jednej ze ścian i po prostu już na górze zrobimy ostatni baltaras widokowy. No i już właściwą kopułę, która będzie oświetlona bardzo intensywnie netherrackiem. Także myślę, że to będzie fajnie. No i zobaczmy, jak to wyjdzie. Jedziemy dalej. Okej, okay, słuchajcie, to jest ostatnia kondygnacja. Teraz już tylko budujemy kopułę. No i zaczniemy schodzić stąd powoli. A właściwie wchodzić, bo tutaj. Teraz będę musiał wybudować schody i drabiny. Moja latarnia jest zainspirowana latarnią, która już jest na tym serwerze, tylko troszeczkę zmodyfikowana, ale zobaczcie, jak to pięknie wygląda. Tutaj będzie widać stąd cały port, jak ktoś tu wejdzie, spojrzy tam, będzie widział wszystko. Tutaj widzicie obydwa te takie właśnie pylonki, które się palą. Tutaj widzimy netheraka, który się tu pali. No i widzimy resztę wyspy. Zobaczcie, ile tutaj jeszcze muszę zakopać. To jest wszystko do zakopania. Piaskiem. No piękne, słuchajcie, jestem zachwycony. Po prostu bycie na linii chmur dokładnie tutaj. To jest niesamowite doświadczenie. Teraz wszystko się odsłania, to w ciągu dnia nie wygląda już tak pięknie, no bo to jednak dużo piasku. No ale zobaczcie, ile jeszcze muszę tutaj zrobić. Z tą ziemią. Te małe poletka wody muszę też zakopać. No to by jest dużo, natomiast daj mi to ogromną satysfakcję. Zobaczcie, jak ten mur pięknie stąd wygląda. No niesamowite. A dużo przed nami, ale już uważam, że mam duży sukces. Dobra, jedziemy dalej. Okej, okay, teraz tak. Tutaj mi się wypalają szyby na
kopułę, a to z zewnątrz wygląda tak. Myślę, że najlepiej to będzie wyglądać, w nocy i z oddali, natomiast zastanawiam się, czy tego drewna od zewnątrz nie oświetlić też pochodniami. Jest to do zrobienia, nawet nie tak trudno. Chyba tak zrobię. Dobra, ale najpierw zapalmy netherraki i zbudujmy drabiny w tej części latarni. A potem zajmiemy się resztą. Dobra, zobaczmy. W tej chwili tak wygląda ta moja latarnia z zewnątrz. Myślę, że mogę być z niej zadowolony. Chcę jeszcze zobaczyć z nią z daleka. Żeby zobaczyć, czy jestem z niej rzeczywiście w pełni zadowolony, ale myślę, że tak, wygląda dosyć... Nie wiem, jak ona wygląda, nie jestem tak naprawdę w pełni przekonany, że jestem zadowolony, no, natomiast myślę, że to zostawię waszej ocenie. Jak nie, no to cóż, no to po prostu wynajmę chłopaków, a na serwerze pomogą mi to zburzyć i zachować to, co dobre, a zbudować coś nowego i fajnego. A jak się wam podoba, no to dajcie znać. No, generalnie wykończę ją i później was oprowadzę już po gotowej. No więc dobrze, skończyliśmy już, a właściwie ja skończyłem po 2,5-3 prawie godzinach budowę latarni. Nie wiem, czy jestem w pełni zadowolony. Po raz kolejny powtarzam, że zostawiam wam ocenę tego. Najpierw, że będę to przebudowywał, albo poproszę po prostu kogoś, żeby zrobił to za mnie, bo widocznie nie mam wystarczająco dużo talentu, jeżeli oczywiście stwierdzicie, że a wam się nie podoba. W związku z czym zapraszam do następnego filmiku, w którym to będzie pokazana latarnia i krótka wycieczka po niej, to będzie dużo krótszy filmik. I to tyle w tym odcinku, dzięki wielkie, pamiętajcie, subskrybujcie, komentujcie i oceniajcie filmik. Zawsze, jak zawsze, czekam na wasze komentarze w sprawie kubicznych klimatów, co chcecie zobaczyć na serwerze RPG, który będzie postawiony, tak jak mówiłem na początku filmiku, w okolicach końca wakacji. A pamiętajcie też o pomyśle kubicznych klimatów, żeby sprawdzić, o co chodzi. Wejdźcie na moje pierwsze filmiki i bawcie się razem z nami właśnie w tworzenie własnego świata. Wszyscy razem, osoby na tym serwerze i osoby spoza serwera, wszyscy na YouTubie są zaproszeni do tego. A i to tyle. Po raz kolejny Menti, kubiczne klimaty. Dzięki za oglądanie i żeby zobaczyć latarnię, wejdźcie na następny filmik. Adnotacja teraz na ekranie. Jeszcze raz dzięki, do zobaczenia.